Karolu, czym się zajmuje biznes, który stworzyłeś? Skillware, tak w skrócie, dostarcza system do edukacji, który może być wykorzystywany w szkole i w domu. I teraz, co za tym stoi, to jest przede wszystkim, naszym celem jest rozwijanie ciekawości świata wśród dzieci oraz przede wszystkim kształcenie elastycznego myślenia. I te nasze produkty, które za tym stoją, to jest laboratorium edukacyjne Skrillab, które trafia do szkoły i jest wykorzystywane przez nauczycieli, oraz system klocków edukacyjnych do zabawy w domu, które się łączą do tego ze scenariuszami i z programem do projektowania 3D. Także dzieci mogą po prostu sobie projektować te rzeczy, dzielić się online ze sobą w społeczności, ale na koniec my chcemy, żeby one tworzyły ręcznie, rozwijając swoją małą motorykę, bo to jest cecha, która jest bardzo zaniedbywana, też wierzymy w tej edukacji. Jak wyglądała Polska w chwili, w której rozpoczynaliście swoją działalność? Kiedy to było? 2015 rok to był, Maćku, także 6 lat temu ponad. Tu się dużo zmieniło na dobre. Z branży, która w zasadzie nie była postrzegana jako branża, to znaczy nie dostrzegano tam pieniądza, potencjału komercjalizacji. Teraz edukacja staje się po prostu dobrem takim inwestycyjnym, wręcz koniecznością z punktu widzenia odpowiedzialności rodzica za swoje dzieci, więc na tym polu dostrzegam dużą szansę, bo nie musimy już edukować tego rynku od zera, tak jak to było wcześniej. Jako startup, ale też jako przedsiębiorca, jako pracodawca, z jakimi największymi wyzwaniami dzisiaj się zmierzasz? Naszym trzonem działalności jest sprzedaż do szkół. No i te szkoły w momencie, kiedy się zamknęły, plus niemożliwość też wyjazdu za granicę i prezentowania tego rozwiązania dystrybutorom, po prostu zamknęła nam możliwość dystrybucji taką efektywną. Musieliśmy w związku z tym się zreorganizować i trochę przemyśleć nasz model biznesowy. Teraz stajemy głównie przed wyzwaniami związanymi z dotarciem do świadomości do klienta końcowego, to znaczy do szkół, do dyrektorów, do samorządów, oraz niewątpliwie cały czas stałym naszym wyzwaniem, niezależnie od pandemii, jest zawsze rekrutacja właściwych ludzi do zespołu i nie tylko rekrutacja, co onboarding, czyli wdrażanie tych ludzi, a na koniec dopasowanie kulturowe. To jest coś, czego się nauczyłem dosyć późno, a co widzę, że też niezależnie od wielkości organizacji, kultura w firmie istnieje, niezależnie od tego, jaka jest, dobra czy zła, ale ludzie siłą rzeczy muszą się wpasować w te puzzle społeczne i to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy do sprawdzenia. To trzeba w praktyce przetestować, na etapie rekrutacji jest to niemożliwe. Karol, ja Ci dziękuję bardzo za tę rozmowę i życzę, żeby ta Wasza myśl inspirowania najmłodszych z wykorzystaniem Waszego rozwiązania, Waszej technologii, Waszego biznesu była coraz bardziej znana i żebyście się rozwijali. Dziękuję serdecznie. Karol od kandydatów na menadżerów w swojej firmie wymaga bardzo dużo, ale przede wszystkim tego, żeby rozumieli kulturę organizacji, którą stworzył. I tego będziemy uczyć również na stworzonym przez nas programie nowych studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, na który już teraz Państwa zapraszam. Pandemia zmieniła bardzo dużo. Rekrutujemy online, spotykamy się online. Zespoły, które tworzymy i którymi zarządzamy, widzą się bardzo często tylko online. Budowanie kultury organizacji dzisiaj jest wielkim wyzwaniem. Tego będziemy uczyć, o tym będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie na studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, tworzone przez menadżerów dla menadżerów.